Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Barykada, studio w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać na antenie cyfrowego Polsatu, a także w sieci UPC. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest nadkomisarz Tomasz Sobczyński, były oficer CBŚP. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam widzów. Panie nadkomisarzu, dlaczego były? No niestety były. To nie ja zrezygnowałem z policji, to ze mną rozwiązano stosunek służbowy w drodze decyzji administracyjnej. Stała się rzecz taka, że w 2016 roku 26 lutego zostały im przedstawione zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień w związku z obrotem, sprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Nie byłem sam, było oprócz mnie dwóch jeszcze funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Olsztynie. Te zarzuty zostały nam przedstawione, zostaliśmy zawieszeni w czynnościach służbowych i niespełna po roku czasu, 31 stycznia 2017 roku, zostaliśmy zwolnieni ze służby, tak jak już wspomniałem, w drodze rozwiązania stosunku służbowego w drodze administracyjnej. Mieli panowie dobre opinie jako oficerowie policji, natomiast tak was potraktowano? Potraktowano jak przestępców? Proszę powiedzieć, co czuje człowiek, który wie, że ma dobrą opinię, a musi zdać broń, musi zdać odznakę i nagle jest poza służbą, której oddał większą część swojego życia? Cały czas ta sprawa jest jeszcze w toku. Ona się nie zakończyła. I też ona cały czas wzbudza no, niesamowite emocje, tak? Ja rozmawiam o tej sprawie, jeżeli pan mnie o to pyta, no, wzbudza niesamowite emocje, wzbudza odczucia takiej frustracji, takiego odrzucenia, takiej niemocy. Nie godzę się z tym. Myślę, że moi koledzy, wiem to na pewno, tak? Że moi koledzy również, no jest to przykre. Jest to po prostu przykre. Jest to przykre. My do tej sprawy wracamy po kilku miesiącach. Wcześniej naszym gościem był nadkomisarz Marcin Miksza, szef Wydziału Antynarkotykowego Centralnego Biura Śledczego Policji w Olsztynie. Przypomnijmy odcinek z udziałem pana nadkomisarza. Nie zadałem im tego pytania, jak mnie odbieracie, prawda? Ja widziałem, że jest ta pewna granica, której nie można przekroczyć. Tak kiedyś powiedziałem, nająłem się za psa i szczekam jak pies i tej zasady się trzymałem. Gdybym chciał zmienić opcję, zmienić drogę, to bym odszedł z resortu, oddał mundur, legitymację sam, dobrowolnie i tą opcję bym zmienił. Natomiast ja cały czas się tego trzymałem i przestrzegałem pewnych norm i zasad, które panują w polskiej policji. Nauczyli mnie szczekać jak psa, to szczekam jak pies. Czy podpisałby się pan pod takimi słowami? Tak, obiema rękoma. Ja myślę, że sam to odnoszę do siebie i myślę, że każdy policjant, taki prawdziwy z krwi i kości, nie obraża się na to nazewnictwo pies. Tak, byłem psem. Byłem psem, nie obrażam się na to. Najważniejsze było dla nas to, żeby się po prostu nie skundlić, mówiąc kolokwialnie, ale robić swoją pracę, pełnić tą służbę w taki sposób bardzo oddany. Ścierał się pan z przestępcami, był pan gliniarzem frontowym. Gdzie jest ta granica między byciem psem, który musi stykać się z tym światem, a nie skundlić się? Gdzie tu jest ta bariera, ta barykada, której nie wolno przekroczyć? Jak to wytyczyć? Polska policja w sferze operacyjnej głównie opiera się na zarządzeniu komendanta głównego 634, jest to PFK. Jest to dokument niejawny, dlatego nie będziemy tutaj dyskutować o tym, co w nim jest, tak? Ale on reguluje wszystkie sfery działalności policji w kwestii operacyjnej. To nie jest tak, że policjant działa sam na własną rękę, tak? Tak jak to mamy nieraz przedstawione na filmach, tak? To jest struktura zhierarchizowana, jest podległość służbowa. Jeżeli ja podejmuję
jakieś działania, oczywiście konsultuję to ze swoim przełożonym, tak. Pewne decyzje wymagają zatwierdzenia jego, pewne decyzje wymagają zatwierdzenia na wyższym szczeblu, tak. To jest wszystko bardzo dobrze poukładane. I tak jak mówię, zarządzenie jest tą biblią policjanta operacyjnego. W kwestii pozyskiwania informacji, tak, czy też prowadzenia źródeł informacji, no chcąc być skutecznym, musimy odbiegać od jakichś takich utartych schematów, tak, chcąc osiągnąć sukces w tym. Natomiast no, nie możemy przekraczać tej cienkiej granicy, tak, i na to trzeba bardzo zwracać uwagę i na to, o tym trzeba zawsze i wszędzie pamiętać. A na czym polega odbieganie od tych schematów? To znaczy, że co, że przymykamy oczy na pewne przewinienia określonego delikwenta, którego chcemy pozyskać do współpracy? Nie, no nic z tych rzeczy. Nie, nic z tych rzeczy. Kwestia pewnej elastyczności, tak, to jest czynnik ludzki. A przy czynniku ludzkim nie możemy poddać tego regułom 2 plus 2 jest 4, bo tak nigdy nie jest, tak? Są ludzie, z którymi na przykład w pewnej mierze będzie się rozmawiało lepiej z panem, na przykład, tak, w pewnej mierze będzie się rozmawiało lepiej ze mną. Mnóstwo jest tych czynników, które odgrywają tutaj rolę, tak, i ta elastyka działa w pewnych ramach oczywiście, tak, poza które oczywiście nam nie wolno wykroczyć. Dlaczego przestępcy zdecydują się sypać, zdecydują się na współpracę? Powody są różne. Tak naprawdę policja w zakresie swojej pracy operacyjnej na całym świecie działa tak samo, tak? Działa tak samo, nie odbiega to i nie różni się niczym innym od schematu naszego działania. Powody są różne. Powody mogą być osobiste, powody mogą być, nie wiem, chęć zemsty, chęć poprawy, chęć, nie wiem, zaimponowania, chęć... Różnie to bywa, naprawdę różnie to bywa i ta motywacja tych ludzi, no jest niejednokrotnie wieloskładnikowa. Motywacja wieloskładnikowa, mówi pan często o nieprzekraczaniu pewnej granicy, jednak prokuratura ma, zdaje się, nieco inne zdanie na ten temat, twierdzi, że przekroczyliście tę barierę, przekroczyliście tę granicę, stąd zarzut o wprowadzanie do obrotu narkotyków. Proszę powiedzieć, jak odbiera pan stanowisko śledczych? Oczywiście nie możemy wywierać nacisków na organy ścigania, nie możemy wpływać na ich pracę, ale na pewno zdaje sobie pan sprawę, że jakiś wizerunek został panu przypięty mimo wielu lat ciężkiej pracy. Jak pan na to patrzy jako człowiek, który tyle lat poświęcił służbie? Nie ukrywam, tak jak powiedziałem na początku, jest mi ciężko. Myślę, że no tu się nie chcę za kolegów wypowiadać, ale bo nas było trójka policjantów. Myślę, że każdemu z nas jest ciężko. W każdego z nas to uderzyło z potworną siłą. Co mam powiedzieć? Niewiele mogę powiedzieć, o może w ten sposób. Czy to zemsta ze strony byłych podwładnych Marcina Mikrzy, którzy zatrudnili się w Biurze Spraw Wewnętrznych i sprawili, że macie państwo taką sytuację, jaką macie? Panie redaktorze, że tak powiem, też no nie byliśmy przez ten czas bezczynni, tak? W zderzeniu z tą sytuacją na pewno no tam ugięły nam się kolana, tak? Bo zarzut jest poważny, tym bardziej, że ten rodzaj przestępczości, z tym rodzajem przestępczości walczyliśmy. Temu się poświęcaliśmy i to boli podwójnie, a może i nawet potrójnie, tak? Kwestia pewnych ustaleń, kwestia pewnych argumentów znajdujących się po naszej stronie niewątpliwie jest, tak? Natomiast do tej pory nie mieliśmy okazji tak naprawdę zaprezentowania ich. Proszę zauważyć, że z chwilą postawienia zarzutu w 2016 roku, 26 lutego, bo tę datę zapamiętam na długo, w sierpniu mija 2,5 roku od przedstawienia nam zarzutu. Dotychczas nie mieliśmy okazji zapoznać się z materiałami, chociażby ich częścią, bo o ile jest prowadzone śledztwo, no to chyba nie wszystkie materiały są tam
niejawne, tak objęte klauzulą. Nie mieliśmy takiej okazji. Postępowanie dalej się toczy. Nie mamy żadnej informacji. Ja jestem gotowy do konfrontacji. Jestem gotowy do tego, żeby skonfrontować się z tymi zarzutami i żeby wyjaśnić tę kwestię, bo to naprawdę ciąży niesamowicie. Ciąży niesamowicie. Mówimy o sytuacji, która, jak sam pan wspomniał, ciągnie się przez 2,5 roku. Proszę powiedzieć, jak można żyć w takiej sytuacji? Ja wiem, że jest panu ciężko, o czym pan wspominał, ale jak można funkcjonować, wiedząc, prowadzić normalne życie zawodowe, wiedząc, że coś takiego nad głową wisi? Jest ciężko, ale kiedyś w rozmowie z takim doświadczonym życiowo człowiekiem usłyszałem pewną rzecz. Dał mi taką radę, z której korzystam i staram się naprawdę od tego odciąć, zdystansować. Oczywiście nie uda się zrobić tego całkowicie, bo nawet nie o to chodzi, ale po prostu, żeby nie tracić życia, tak? Żeby nie tracić życia, po prostu zdystansować się do tego, robić swoje, aczkolwiek mieć zawsze z tyłu głowy to, że to jest, i dążyć do tego, żeby jak najszybciej ta sytuacja się wyjaśniła. My oczywiście mieliśmy taką nadzieję, jeszcze wrócę do kwestii prokuratury, mieliśmy taką nadzieję, że zostaniemy przywróceni do służby po uzyskaniu przez organ prowadzący śledztwo, czyli w tym wypadku przez prokuraturę, materiałów niejawnych znajdujących się w dyspozycji zarządu w Olsztynie, tak? No, rzecz taka się stała, te materiały zostały przekazane, natomiast stanowisko prokuratury w tej kwestii pozostało niezmienne. No i trwa do dzisiaj. Nie wiem dlaczego, nie chcę na ten temat się wypowiadać, należałoby zapytać może prokuratury, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wspomniał pan o tym, że liczy pan na konfrontację, że chciałby się pan skonfrontować z tymi zarzutami, które panu przedstawiono. Co prawda nie ma pan na razie tej możliwości sądowej, ale od tego jest też nasz program. I chciałbym pana zapytać, panie nadkomisarzu, czy przekroczył pan kiedyś granicę? Nie, panie redaktorze. Nigdy mi się to nie zdarzyło. I chciałbym, żeby właśnie ta wypowiedź wybrzmiała. Ale dzisiaj spotykamy się nie tylko ze względu na sprawę w prokuraturze, ale również na inny element pańskiej działalności. A myślę, że to już będzie bardziej lajtowy, przyjemniejszy temat, ale to też pokazuje, że można skupiać się na pasji, można skupiać się na pracy mimo rozmaitych zagrożeń, jakie ciążą. I może zanim przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy z panem nadkomisarzem, pokażemy materiał filmowy. Ja mogę ich jakoś ukierunkować, prawda? Mogę im przekazać jakąś tam wiedzę, którą posiadam, mogę ich w jakiś sposób ukierunkować. Wiadomo, że myśląc o jakichś startach zawodowych, zawsze, zresztą chłopakom zawsze powtarzam, nie ograniczajcie swojego treningu do tych dwóch dni w tygodniu, prawda? Każdy z nich i z tego co wiem, robi coś jeszcze poza tym, tak? Czyli na własną rękę, bo kondycję można zrobić na własną rękę, można zrobić siłę na własną rękę, tutaj te elementy techniczne, taktyczne próbujemy przekazać. Życzyłbym sobie tylko jednego, ażeby poziom reprezentacji Ostrudy w MMA był wyższy, aniżeli ten na ostatniej gali. Film sprzed kilku lat. Wspomniał pan o poprawie poziomu i chyba ten poziom rzeczywiście się poprawił. Może byśmy przeszli od razu do drugiego materiału filmowego, na którym widać wyraźnie, że praca pana Tomasza przyniosła oczekiwane skutki. Bardzo prosimy. Oczywiście te ostatnie lata są takie najbardziej owocne, bo zaczęliśmy startować również w tym zawodowym MMA, podjęliśmy rywalizację, no i doczekaliśmy się w związku z tą pięciolatką, doczekaliśmy się już takich poważniejszych sukcesów jak Mistrzostwa Polski, czy Wicemistrzostwo Polski, czyli tytuły już w tym amatorskim MMA bardzo znaczące. Panie nadkomisarzu, gratuluję. Widać, że praca przynosi owoce, ale chyba teraz już powinienem się zwracać panie trenerze. I tu przechodzimy do drugiej części. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że policjant staje się trenerem mieszanych sztuk walki? Jak do tego doszło?
Znaczy, jestem zaskoczony tym materiałem. Fajnie się pan do tego, dobrze się pan do tego przygotował profesjonalnie. Faktycznie ten pierwszy filmik jest z początków działalności na terenie Ostródy, tak? Z 2011 bądź 2012 roku. Ten drugi był już znacznie później nagrany. Wie pan co, no, ja tak, zanim zawsze miałem ze sportem dużo wspólnego, zawsze miałem z tym sportem związek w takiej czy w innej formie. Zanim oczywiście zostałem policjantem, byłem sportowcem, nieodwrotnie. Stójka czy parter? Bo to chyba podstawowe pytanie, jeśli chodzi o zawodników MMA. Wywodzę, moim takim stylem bazowym była sanda. To jest taka tradycyjna pełnokontaktowa chińska szkoła walki. Miałem swoje sukcesy, ocierałem się o miejsca medalowe na imprezach takich międzynarodowych. Zdobyłem też tytuł mistrza Polski, byłem w kadrze, także no, ale to już historia jest, tak? No, już dużo lat od tego czasu upłynęło. W każdym bądź razie, no, zawsze ten sport pomagał mi, i z tego założenia wychodzę, zawsze ten sport pomagał mi budować własną osobowość, przezwyciężać pewne problemy, no i walczyć z takimi trudnościami życiowymi. I tak zawsze to traktowałem. I jest tak naprawdę do teraz. Proszę powiedzieć, jak jest traktowane obecnie MMA? Przez lata mieliśmy do czynienia z takim odium takiego brudnego sportu, niemal wolnej Amerykanki, w której startują tylko jacyś ludzie spod ciemnej gwiazdy. Tymczasem jest to dyscyplina, która cieszy się coraz większą popularnością, wielomilionowa oglądalność, transmisje pay-per-view, olbrzymi marketing, wielka rozpoznawalność zawodników. Co takiego się stało, że MMA wreszcie wkupiło się w łaski Polaków? Dobre pytanie. Pamiętam ten pierwszy okres, kiedy faktycznie MMA pojawiło się w naszym kraju, kiedy zaczęło w jakiś sposób gościć na salach treningowych w różnych miejscach. No, było ciężko, tak? Pierwotnie faktycznie kojarzyło się to z jakąś tam brutalnością, do tego cała taka demonizacja miejsca, w którym się toczą walki, czyli tego oktagonu tak zwanego. Natomiast no, dużo ludzi nie wie, że ten sport, czy też może inaczej, ta formuła rozgrywania walk, no, ma swoje korzenie głęboko w tradycji, bo sięga starożytności, tak? Już... Słynny Pankratyon, tak? Dokładnie, tak jest. W starożytności już takie zawody były rozgrywane, gdzie łączono zapasy z boksem. I ja zawsze wychodzę z takiego założenia, jeżeli mamy mistrza olimpijskiego w boksie i mamy mistrza olimpijskiego w zapasach, to gdybyśmy tych dwóch ludzi zestawili, kto by wygrał? No, proste pytanie, tak? Natomiast no, już jest trudniej z odpowiedzią. Gdzieś w czasach nowożytnych ta idea odżyła, to się wszystko zmieniło. Ja myślę, że w Polsce głównie za sprawą medialności, generalnie mediów, tak, osób, które już coś w sporcie osiągnęły, patrz Paweł Nastula, patrz teraz Janikowski, tak, olimpijczyk, zapaśnik, wcześniej Mariusz Pudzianowski, który kawał dobrej roboty zrobił dla tego sportu, bo go medialnie rozpromował. No, przekonało to ludzi, tak? Ludzie, ta zasłona, taka demonizacja tego całego MMA, które gdzieś funkcjonowała, to wszystko opadła, ta kurtyna. Ludzie zobaczyli, że to jest sport ekstremalny, bo ekstremalny, ale też na przykład nikt nie pyta himalajstów, dlaczego wchodzą na 8-tysięcznik ryzykując życiem, tak? No właśnie, wspomniał pan o tym, że sport jest demonizowany, ten sport przez lata był demonizowany. Z pewnością też wiele osób patrzyło krzywo na to, że funkcjonariusz policji zajmuje się szkoleniem w mieszanych sztukach walki. Jak pan radził sobie z tego typu oskarżeniami, atakami, które z pewnością się pojawiały? Tak, pojawiały się. Wie pan co, zawsze wychodziłem z tego obronną ręką, bo kiedy to robiłem, a robiłem to też w czasie, kiedy jeszcze byłem czynnym funkcjonariuszem, nigdy nie kolidowało mi to z obowiązkami służbowymi. Przełożeni o wszystkim wiedzieli, ja nawet występowałem o zgodę na prowadzenie takich treningów bezpośrednio
do komendanta głównego, taką zgodę otrzymywałem. Oczywiście to było w formie działalności sportowej, osiągania wyników i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przełożeni moi nie widzieli nic w tym zdrożnego, tak, a swoich obowiązków służbowych nie zaniedbywałem, a wręcz one były na przyzwoitym, zadowalającym poziomie, więc tutaj nie było, nie miałem z tym naprawdę żadnego problemu. Miejmy nadzieję, że również kolejni policjanci chcący szkolić się, czy też szkolić innych w mieszanych sztukach walki, również nie będą mieć problemów. To już nie te lata, kiedy mówiono o jakichś przebrzydłych walkach w klatce. Dziękuję serdecznie mojemu dzisiejszemu gościowi. Był nim nadkomisarz Tomasz Sobczyński, były oficer CBŚP i trener MMA. Dziękuję bardzo. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Pamiętajcie, barykada czuwa. Do zobaczenia.